Witam Państwa. Moim i Państwa dzisiejszym gościem w studio jest Patryk Wild, który jest kandydatem na radnego województwa dolnośląskiego z ramienia bezpartyjnych samorządowców, ale także Nowoczesny Wałbrzych i tak dalej, i tak dalej. Tak jest, ale do sejmiku jako bezpartyjni samorządowcy, jedyny regionalny bezpartyjny komitet, dobrze, który aspiruje do sejmiku. Właśnie, ale dlaczego wybrał Pan bezpartyjnych samorządowców? No bo ja od lat jestem konsekwentny i do samorządu startuję z bezpartyjnych komitetów. W taki sposób, dzięki głosom wielu Wałbrzyszan również, dostałem się do sejmiku 4 lata temu i wtedy tworzyliśmy właściwie jedyny taki poważny, bezpartyjny komitet w Polsce. Dzisiaj tych komitetów startujących do sejmiku w wielu województwach jest trochę. No w naszym jest tylko jeden. Dlaczego bezpartyjny komitet? No dlatego, że partie polityczne mają jeden cel, zdobyć władzę w kraju i zawsze, za każdym razem, kiedy jest konflikt interesów pomiędzy interesem regionalnym a tym, który służy zdobyciu władzy w całym kraju, to wybiorą zdobycie władzy w całym kraju. Partie polityczne w samorządzie są nielojalne w stosunku do wyborców. My tworzymy ten komitet z wieloma samorządowcami właśnie z Dolnego Śląska po to, żeby walczyć o nasz dolnośląski interes. A jak ten interes jest ignorowany przez rządzące partie, to widać chociażby po wprowadzonym tylko na Dolnym Śląsku przez rządzącą Platformę Obywatelską i PSL podatku od wydobycia miedzi. W wyniku tego podatku my wszyscy, nie tylko ta część województwa, która jest związana z wydobyciem miedzi, tracimy setki milionów złotych. Znaczy dzisiaj w budżecie województwa mamy straty, które są większe niż straty, które poniosło województwo w powodzi w 2010 roku i to jest co roku. Tyle właśnie mamy dzięki Platformie Obywatelskiej, dzięki partii, która rządzi, która chciała po prostu położyć rękę na pieniądzach, które do tej pory trafiały do budżetu województwa dolnośląskiego. Posłowie Platformy to przegłosowali i mamy katastrofę w budżecie województwa i jeżeli dzisiaj słyszymy obietnice, które składa Platforma Obywatelska, a składała to nawet tu w Wałbrzychu, no to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, na te obietnice nie ma pieniędzy przez działanie tej partii, bo dzisiaj, tylko w tym roku, straciliśmy 100 już w tej chwili 100 milionów, a do końca roku to będzie 150 milionów i o tyle mamy mniej w budżecie województwa. A to były pieniądze, za które między innymi w przeszłości budowaliśmy obwodnicę Szczawna-Zdroju, za które budowaliśmy małą obwodnicę Świdnicy. Z tych pieniędzy mogliśmy dofinansować budowaną przez powiat świdnicki tą drogę do autostrady A4, bo też województwo wsparło, czy na przykład remont ulicy Uczniowskiej. Wymieniłem tylko te inwestycje, których byłem, można powiedzieć, takim ojcem, pomysłodawcą. I wprowadziłem je do budżetu województwa, ale mogliśmy je robić, bo mieliśmy właśnie wpływy z podatku CIT wysokie. Dzisiaj pani premier, a jednocześnie pełniąca obowiązki szefa Platformy Obywatelskiej, przyjeżdża na Dolny Śląsk i co odwiedza? Zagraniczną montownię zwolnioną z podatków. Natomiast najlepszą polską firmę, dającą najlepsze miejsca pracy, zmusza do otwierania kopalni poza granicami Polski i w dłuższej perspektywie zamykania kopalni tutaj. Nie wiem, chyba tylko po to, żeby jedyną ofertą pracy dla dolnoślązaków były właśnie te miejsca pracy w specjalnych strefach ekonomicznych, gdzie zarobki są pewnie ze trzykrotnie mniejsze niż na przykład zarobki w KGHM-ie. Czyli i proszę zwrócić uwagę, że działacze Platformy Obywatelskiej z Dolnego Śląska milczą, nic nie mówią. Mamy katastrofę, jeżeli chodzi o wpływy budżetowe. Będziemy mieli mniej szans na inwestycje, będziemy mieli dużo mniej dobrze płatnych miejsc pracy. Jest cisza. A dlaczego jest cisza? No bo właśnie zwycięża lojalność partyjna. Dlatego właśnie bezpartyjność jest ważna, bo tylko niezwiązani, nieuwikłani w takie układy samorządowcy są w stanie rzeczywiście reprezentować interes swoich wyborców i całego regionu. Proszę Pana, ale Platforma Obywatelska, obiecując chociażby na konwencjach, które się rzeczywiście odbywały w Wałbrzychu, jakby swoje obietnice kolejnego boomu inwestycyjnego oparła o tą przyszłą perspektywę finansowania unijnego. Tak jest, tylko trzeba mieć wkład własny. Trzeba mieć pieniądze na wkład własny i wysokie wpływy z podatku CIT, ale też z podatku, które płacą dolnoślązacy zatrudnieni w tych firmach, które lepiej płacą swoim pracownikom niż tylko tą najniższą krajową, zapewniały Dolnemu Śląskowi, że mógł właśnie budować obwodnicę. No przecież uratowanie Wałbrzyskiego Szpitala parę lat temu też dokonało się tylko i wyłącznie dlatego, że województwo miało około 100 milionów złotych, które było w stanie wpompować w ten szpital. Więc
pieniądze unijne oczywiście tak, ale na dłuższą metę Dolny Śląsk będzie się rozwijał po pierwsze wtedy, kiedy będą tutaj lokalne, dobre zakłady pracy, które tu płacą podatki, a nie wyprowadzają pieniądze za granicę albo są z tych podatków w ogóle zwolnione, bo są na przykład w specjalnych strefach ekonomicznych. Jeżeli będą te zakłady oferowały dobre miejsca pracy, bo wtedy ludziom zostaną pieniądze, będą mogli je wydawać, a nie tylko z trudem wiązać koniec z końcem. No i tylko wtedy możemy też skorzystać z pieniędzy unijnych, bo jak powiedziałem, około 25% to są pieniądze, które my musimy wyłożyć z naszych budżetów, a żeby je wyłożyć, to po prostu trzeba je mieć. Stąd problem, o którym mówię, który tak naprawdę tylko nasz komitet głośno w tej chwili podnosi, dotyczy całego Dolnego Śląska, nie dotyczy tylko Zagłębia Miedziowego, które jako tako jeszcze sobie pewnie poradzi. Natomiast właśnie te biedniejsze części województwa, a region Wałbrzyski do takich należy, będą z tego powodu miały dużo większe problemy. Proszę pana, pan kiedyś należał do Platformy Obywatelskiej. Jak pan wspomina te czasy? To było 8 lat temu i wtedy Platforma była partią, która szła dopiero do rządzenia i obiecywała niskie podatki, obiecywała udogodnienia dla polskich firm. Dzisiaj uważam, że w 100% zaprzeczyła temu swojemu programowi. I tak naprawdę z punktu widzenia Dolnoślązaków, to nas, Dolnoślązaków, ta formacja po prostu w pewien sposób, nie lubię używać takich twardych słów, ale tu trzeba to powiedzieć, obrabowała, no bo jeżeli zabrała nam pieniądze w dłuższej perspektywie czasu, zabiera nam najlepsze, najlepiej płatne miejsca pracy w regionie, to trudno to inaczej nazwać niż rabunek i to jest całkowicie przeciwieństwo tego, co ta formacja obiecywała właśnie wtedy, kiedy ja jej uwierzyłem i do niej należałem. No, się skończyło mniej więcej po roku, bo zorientowałem się, że zapowiada się tutaj po prostu jedno wielkie oszustwo, a nie realizacja tego programu, z którym się zgadzałem. Ja nadal zgadzam się z tym programem, natomiast uważam, że na poziomie samorządowym można to realizować i w sposób bezpartyjny, nie należąc do żadnej tego typu formacji, no bo partie polityczne zawsze mają dwie lojalności. Jedną w stosunku do wyborców i drugą w stosunku do swoich tam interesów i ta druga, ta lojalność w stosunku do interesów aparatu partyjnego zawsze zwycięży. Proszę pana, potem był Obywatelski Dolny Śląsk i także te idee bezpartyjności. No dzisiaj wiemy, jak to się skończyło dla obywateli. Nie skończyło się. Mamy dobry komitet z dobrymi listami. Dzisiaj ukazał się sondaż zrobiony we Wrocławiu. Nasz komitet wchodzi do sejmiku, podobnie jak poprzednio. Ja myślę, że to jest też efekt tego, że myśmy te 4 lata solidnie przepracowali. To na przykład z mojej inicjatywy. No to dlaczego Dudkiewicz się zdecydował na to, żeby jednak wrócić do tego mariażu z znaczy, nie wrócić, tylko... Nie wrócić, tylko ja myślę, że po prostu Rafał Dudkiewicz podjął pewną decyzję o tym, że chce robić karierę ministerialną, a nie samorządową, w związku z tym przynajmniej tak mi się wydaje, tak to czytam to, co mówi w swoich wywiadach. Ale zostawmy jakby karierę ministerialną czy polityczną. Ale to nie tylko Dudkiewicz, to jeszcze parę innych osób. No nie, właściwie z liderów Obywatelskiego Dolnego Śląska to wydaje mi się, że tylko Rafał Dudkiewicz. Natomiast to, że nawet we Wrocławiu, w mieście Rafała Dudkiewicza, przynajmniej z sondaży wygląda na to, że wprowadzimy co najmniej jednego radnego. To jednak pokazuje, że ludzie chcą tego bezpartyjnej formacji w samorządzie regionu i to jest bardzo dobry prognostyk. Ja uważam, że to wynika z tego, że my jako radni dużo jednak inicjatyw zgłosiliśmy właśnie jako radni bezpartyjni i część z nich jest realizowana. Na przykład z mojej inicjatywy... No właśnie o to chciałam zapytać. Co pan zrobił jako ten bezpartyjny samorządowiec dla Wałbrzycha? Z mojej na przykład inicjatywy sejmik przyjął stanowisko, które przekazano rządowi Rzeczypospolitej o konieczności budowy wałbrzyskiej obwodnicy, ale tej obwodnicy przez wzgórze Gedymina,
którą to obwodnicę chyba nie szczególnie chce budować obecny prezydent, przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie widzę jakiejś specjalnej determinacji. Natomiast dzięki stanowisku sejmiku województwa ta inwestycja znalazła się na razie na liście rezerwowej, no ale to jest bardzo duża szansa, że z tej listy rezerwowej w ciągu najbliższych kilku miesięcy przeskoczy na listę podstawową i będzie realizowana. Oczywiście, jeżeli władze Wałbrzycha nie będą się chciały z niej w jakikolwiek sposób wymigać, ale z mojej też inicjatywy. No, tak, nie widzę takiej specjalnej determinacji do tego, żeby tą inwestycję realizować. Ja mam wrażenie, że prezydent wymyślił jakiś inny przebieg, bo też przez okolice Konradowa. Znaczy, ta druga inwestycja moim zdaniem wydaje się zupełnie nierealna, ponieważ nie wiadomo, kto miałby ją sfinansować. Natomiast ta obwodnica, jak powiedziałem, jest na liście rezerwowej do finansowania. Z mojej inicjatywy złożyłem taki wniosek też do budżetu, żeby województwo dołożyło się przynajmniej do tego fragmentu tej obwodnicy, który przebiega przez gminę Szczawno, bo jest to możliwe, województwo może to zrobić. Kolejnym elementem, który jako radny poczytuję sobie za pewnego rodzaju sukces, to jest zablokowanie prywatyzacji szpitala, bo ja słyszałem, że tutaj radni w Wałbrzychu sobie niektórzy przypisują tego typu zasługi, ale tak naprawdę to dopiero sprzeciw w sejmiku, radnych sejmikowych spowodował, że do tej komercjalizacji przekształcenia szpitala w spółkę nie doszło, ale też proszę nie mieć złudzeń. Platforma Obywatelska, której działacze to chcieli przeprowadzić, w mojej opinii na pewno do tych planów powrócą, jeżeli tylko uzyskają władzę, dlatego że tam była bardzo silna determinacja do przekształcenia tego szpitala w spółkę. Było tutaj wsparcie również pana prezydenta. Ja chyba nie muszę wytłumaczyć, co czekałoby mieszkańców Wałbrzycha, gdyby ten szpital został przekształcony w spółkę, a następnie sprywatyzowany, bo jak sądzę, taki właśnie... A to tego nie wiem, ale proszę zwrócić uwagę, że gdyby on został przekształcony w spółkę, to już sejmik traciłby całkowitą kontrolę nad tym szpitalem i następnie decyzja o sprzedaży części udziałów lub innej formy przekazania komuś innemu odbywałaby się już na poziomie tylko marszałka i zarządu województwa. Do tego nie doszło, natomiast widząc determinację, która towarzyszyła tym działaniom i również po stronie pana prezydenta, jestem przekonany, że jeżeli Platforma Obywatelska uzyska odpowiedni wynik w sejmiku, to do tych planów wrócę. One nie zostały całkowicie jakby wycofane, tylko widząc, że nie ma większości do tego przegłosowania w sejmiku, zarząd chwilowo się z tego wycofał, ale wrócą do tego. Więc to jest taka druga rzecz, która się dzięki naszym działaniom klubu, któremu miałem honor przewodniczyć, udała. No, osobiście też byłem odpowiedzialny za podjęcie decyzji jako członek zarządu województwa jeszcze w poprzedniej kadencji za dofinansowanie przebudowy zakończonej już ulicy Uczniowskiej, za połączenie tej ulicy z drogą wojewódzką 379 i dzięki temu powstała taka namiastka tej wschodniej obwodnicy Wałbrzycha. Ja też decydowałem o budowie, o przeznaczeniu pieniędzy i umieszczeniu w planach finansowych województwa takiego zadania jak mała obwodnica Świdnicy, czy dofinansowanie tej drogi, która łączy Świdnicę z autostradą A4, dzięki czemu Wałbrzyszanie mają bardzo łatwy dojazd do autostrady A4. Także to są działania, które dzisiaj z całą pewnością mogę poczytać sobie za pewne zasługi dla Wałbrzycha i dla całego regionu. I myślę, że to w jakiś sposób jest doceniane. No, ostatnią rzeczą, która mnie pochłaniała, to pomoc niepełnosprawnym w uzyskaniu miejsc pracy, czyli powstanie tego słynnego wałbrzyskiego ZAZ-u. Ta sprawa jeszcze nie jest zakończona, ale wydaje się, że już jest na bardzo dobrej drodze. Myślę, że bez naszego zaangażowania, w tym mojego jako radnego, a tak naprawdę tylko dwóch radnych się w tą sprawę angażowało. Tak, to by w ogóle nie powstało. Po prostu tych ludzi by zupełnie odrzucono, potraktowano. Ale dlaczego tak się wydało? Dlatego, że prawdopodobnie ludzie, których dotyczy ten ZAZ, to jest raptem 100 osób, to nie jest jakiś wielki elektorat, to są osoby, znaczy, ja uważam, że w ogóle Urząd Marszałkowski fatalnie z nimi
postępował. I tylko rzeczywiście nasze zaangażowanie doprowadziło do tego, że ta sprawa jakoś tam nabrała tempa i w tej chwili jest na dobrej drodze. Tu rzeczywiście w pewnym momencie obudziły się też władze miasta i jakoś to idzie do dobrego finału, ale od samego początku tak naprawdę z tych 9 radnych z Okręgu Wałbrzyskiego tylko 2 było zainteresowanych pomocą tym ludziom. Także jak pytanie o działania dla Wałbrzycha i Wałbrzyszan, to ja nie mam sobie nic do zarzucenia, mam się czym pochwalić i myślę, że to mnie istotnie różni od części radnych, którzy właśnie zachowywali się jak tych pozostałych 7, to znaczy uaktywniają się tylko, kiedy są wybory. Panie Patryku, tak zupełnie na koniec. Dlaczego pan nie startuje w tym roku? Nie jest pan kandydatem na prezydenta Wałbrzycha. Zawiódł pan z pewnością wiele osób, bo na przykład prezydent Szemej startuje i do sejmiku i jest kandydatem na prezydenta. Dlaczego pan nie zrobił tak samo podobnie? No przede wszystkim wydaje mi się, że pan Szemej zaczął pewne rzeczy. Ta kadencja prezydenta Szemeja trwa 3 lata. Ja z częścią jego działań się oczywiście zgadzam, one zresztą były w moim programie wyborczym, więc trudno, żebym je krytykował, ale uważam też, że Roman Szemej wszedł na niezwykle ryzykowną ścieżkę i jeżeli już na nią wszedł, to powinien te swoje działania dokończyć w nowej kadencji. Jeżeli mówię o tej ryzykownej ścieżce, no to chodzi mi oczywiście o gigantyczny wzrost zadłużenia Wałbrzycha. Sprawdziłem sobie ostatnie dane i w ciągu 9 miesięcy tego roku zadłużenie Wałbrzycha wzrosło o 120 milionów złotych. A ja jestem doświadczonym samorządowcem i też mam w sobie taką jakby wewnętrzne poczucie uczciwości. Ja bym nie potrafił stawać przed ludźmi i po prostu kłamać im, że będzie to i to. A widząc, jaki jest gigantyczny wzrost zadłużenia, no to obiecywanie czegokolwiek w tej sytuacji byłoby nieodpowiedzialne. Ja po prostu nie chciałem tego robić. Dzisiaj moim zdaniem prezydent Szemej powinien pokazać, jak ma zamiar to zadłużenie, które w tej chwili na inwestycje, z których istotna część jest rzeczywiście potrzebna, tylko że prezydent nie zadbał o odpowiedni montaż finansowy, o zapewnienie sobie pieniędzy na te inwestycje. Jak zamiar ma to spłacić i to powinien rozwiązać ten, który w tą sytuację, no można powiedzieć, miasto wmontował. Natomiast jeżeli chodzi o kandydowanie do sejmiku, no to oczywiście ja myślę, że prezydent Szemej bez kłopotów te wybory wygra, ponieważ ci kandydaci, którzy przeciwko niemu startują, w ogóle nie prowadzą kampanii. Jeżdżę po Wałbrzychu, nie widzę ich billboardów, nie widzę ich działalności. Czyli oni wystartowali, ale właściwie nie wiadomo dlaczego, no bo kampanii nie prowadzą, nie starają się przekonać do siebie w widoczny sposób wyborców. W związku z czym raczej można założyć, że prezydent Szemej te wybory wygra, a to znaczy, że głos oddany do sejmiku na niego będzie głosem zupełnie straconym. Znaczy, to będzie głos, który przypadnie Platformie Obywatelskiej, partii, do której ja mam bardzo krytyczny stosunek za jej działania w stosunku do Dolnego Śląska, do Wałbrzycha oczywiście. Oczywiście przynajmniej w okresie 8 poprzednich lat, jak tutaj rządziła, to jest stosunek, można powiedzieć, skrajnie krytyczny. No ale ten głos nie przypadnie nikomu z Wałbrzycha, bo raczej wszystkie głosy z Wałbrzycha, albo prawie wszystkie do sejmiku oddane na Platformę, to przejmie pan Szełomiej, który mandatu nie weźmie. W związku z czym z tej partii wejdzie ktoś z Dzierżoniowa, ze Świdnicy albo z Kłodzka i taki będzie efekt tego kandydowania, czyli tylko napędzenie głosów Platformie Obywatelskiej. To jest głos stracony. Ja oczywiście to jest jedyny cel moim zdaniem już w tej chwili tego kandydowania. Finalnie nawet gdyby Platforma rządziła w następnej kadencji, co myślę, że tak się jednak nie zdarzy, to jednak oczywiście wśród radnych nie będzie reprezentanta Wałbrzycha. I ja w takich kategoriach nawet taktyki tego nie rozumiem. Myślę, że prezydent Szemej chce się zasłużyć dla Platformy po to, żeby później być może też robić jakąś karierę w ramach tej organizacji. Natomiast z całą pewnością dla Wałbrzycha sytuacja, w której w jednym z na pewno większych klubów, bo raczej Platforma będzie miała istotny klub wśród radnych miejskich, nie będzie reprezentanta Wałbrzycha, nie jest niczym dobrym, a na to się zanosi. Zaproszenie na otwarcie starej kopalni pan otrzymał jako radny wojewódzki?
Nie, ale nie sądzę, abym się na tym otwarciu chciał pojawić, bo mnie ten projekt martwi. Znaczy, to jest projekt, który na początku miał bardzo fajne założenia. Tak? Miał być takim dziedzictwem kilku wieków wydobycia węgla w Wałbrzychu. Wydobycia, do którego mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy, ale to jakby inna historia. Natomiast tą tradycję warto było upamiętnić. Warto z całą pewnością upamiętnić w sposób wyraźniejszy niż tylko tym takim pomnikiem dosyć nostalgicznym i smutnym. W związku z czym pomysł takiego żywego muzeum był jak najbardziej prawidłowy. Natomiast to, co z tego pomysłu zrobiono, no to jest jakby zaprzeczenie. Czy stara kopalnia w ogóle już nie wygląda jak kopalnia? Jak stara. Tak, straciła całkowicie autentyczność. Tam z tego, co rozmawiam z ludźmi, którzy tam pracują, tam są kładzione gładzie gipsowe, no to się robi kompletnie sterylne. Kompletnie sterylny budynek, który w niczym nie przypomina, nie ma w sobie krztyny autentyzmu. I no, w związku z tym ludzie, którzy mogliby tu przyjeżdżać, no bo co jest w muzeach najważniejsze? Autentyzm. A ten autentyzm został gigantycznym nakładem środków zamordowany w tym obiekcie. Tam po prostu no, zrobiono jakieś takie wystawowe cacuszko, które nie ma nic wspólnego z tą dawną funkcją kopalnianą. I w związku z tym nie sądzę, żeby przyjeżdżali tam turyści. Nie sądzę, żeby dało się to jakoś sprzedać. To jest po prostu smutny koniec naprawdę fajnej idei. Nie mówiąc już o tym, że istotna część tego obiektu pozostaje w ogóle nieruszona, pozostaje przykryta nadrukowanymi po prostu plandekami. I ja muszę powiedzieć, że się może nawet z tego powodu cieszę, bo jeżeli miałaby być w ten sposób potraktowane, czyli też kolejna część tego obiektu byłaby odarta z autentyzmu, no to nie byłoby w tym nic dobrego. Może poczekają na lepsze czasy. Natomiast robienie otwarcia, które polega na tym, że powiesiło się tak naprawdę nadrukowane transparenty i wyremontowało tylko część obiektu. Za gigantyczne pieniądze. Tak, za gigantyczne pieniądze. No, to jest największa inwestycja, którą Wałbrzych przeprowadził. 100-kilkadziesiąt milionów złotych. I tu akurat, jak na efekt, który dzięki temu zostaje osiągnięty, to muszę powiedzieć, że znalazłbym prawdopodobnie bardziej potrzebne wydatki publiczne w Wałbrzychu. Więc z tego powodu raczej nie będę się pojawiał na otwarciu starej kopalni, bo mi jest po prostu przykro. Ja jestem architektem. Dla mnie ten obiekt miał niesamowity walor właśnie tej uczciwości, oryginalności. Walor, którego już w tej chwili nie ma i który jest nie do odtworzenia. I to jest przykre. Dziękuję bardzo panu za dzisiejszą rozmowę, za przybycie do studia. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z Patrykiem Wildem, który kandyduje do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z ramienia bezpartyjnych samorządowców. Dziękuję państwu.